o 12:37 kapitan Zenon Danielak z Milicji Obywatelskiej przechodzi obok znajdującego się nieopodal rotundy baru Zodiak. Czuje wstrząs, który przypomina podziemne tąpnięcie. Spogląda na beczkowatą sylwetkę banku, która puchnie w oczach i unosi się w górę. Budynek przy akompaniamencie głuchego uderzenia znika w tumanie pyłu i dymu. A potem powietrze wypełnia wysoki dźwięk, jakby brzęczącego deszczu. Na głowę sypią się drobne odłamki szkła. Tylko lewa noga wystawała mi z tych gruzów, więc dawałam znaki nogą. Traciłam i odzyskiwałam przytomność. Ocknęłam się w szpitalu. O 12:44 na stanowisku dowodzenia pogotowia ratunkowego dzwoni telefon. Dyżurny oficer milicji informuje o wybuchu w rotundzie. Z Chorzej na sygnale wyjeżdża pierwsza karetka. Normalnie droga do ronda u zbiegu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej powinna zająć minutę. Ale teraz na Marszałkowskiej ruch jest zatamowany. Sanitarka przedziera się przez torowisko tramwajowe i podjeżdża przed oddział PKO. To Gienek i jeszcze kilku pojechali do najbliższego szpitala, żeby oddać krew. Tak, to jest, słyszałem, że ponad 200 ludzi tam na miejscu, ochotniczo odjechało dwoma autobusami, żeby właśnie oddać krew. Kilkanaście minut po tragedii na miejsce wypadku przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą Henrykiem Śliwowskim i wicewojewodą Adamem Langerem oraz władz miejskich z prezydentem Andrzejem Kasznowskim. Przemysław Semczuk przedstawia podcast opisujący katastrofy i wypadki w czasach PRL. Woda, ogień, powietrze, ziemia, żywioły. Już wkrótce.